Tutaj kupiło 38 osób go za 827 zł i to jest rekord sprzedaży, bo 31 409 zł wygenerowałem obrotu dla firmy tej Samsung na tym jednym produkcie. Jego zakupiło aż 56 osób. Cena jego to była 399 zł, więc ja sprzedałem produktów za 22 344 zł, kochani. Ponad 20 tysięcy zł firma zarobiła, nie dając mi nic, bo ja sam kupiłem za własne pieniądze ten hub, zapłaciłem pełną cenę 400 zł za niego, a i tak firma jeszcze na mnie zarobiła ponad 22 tysiące złotych. Cześć, siema kochani. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć o tym, ile firmy zarabiają na współpracy z youtuberami. I pokażę Wam również, ile ja wygenerowałem obrotu, także zapraszam do oglądania. Youtuberzy często chwalą się tym, ile zarabiają, albo słyszymy w jakichś filmikach, które mówią o tym, prawda, ile zarabiają jacyś tam youtuberzy i mniej więcej wiadomo, że youtuberzy dobrze zarabiają, ale bardzo rzadko mówi się o tym, ile tak naprawdę to firmy zarabiają na youtuberach współpracując z nimi. Bo te kilka kropel, które skapnie youtuberom ze współprac z firmami, to są tylko krople po prostu w całym morzu tych pieniędzy, które są generowane dla firm. I dzisiaj chciałem pokazać właśnie, jakie to są pieniądze na podstawie moich współprac, moich linków afiliacyjnych oraz zastanowimy się, dlaczego bezpośrednie współpracy z firmą są takie efektywne. Zapraszam do filmiku. Spójrzmy jeszcze szybko na ankietę, którą wystawiłem Wam dzisiaj na YouTubie. Niestety większość z Was nie trafiło z odpowiedzią, a pytanie było, jak myślicie, ile łącznie wygenerowałem obrotu dla firm, mając 2000 subów? I większość z Was, 58%, odpowiedziało, że pomiędzy 0 a 10 tysięcy złotych. No widzicie, kochani, nie doceniacie mojej siły perswazji i tylko 4% osób odpowiedziało poprawnie na odpowiedź, czyli pomiędzy 100 tysięcy a 1 milion złotych. Ale do szczegółów przejdziemy jeszcze później. I na początku przyjrzymy się temu, jak mogą wyglądać współprace. Tutaj ja wyróżniam takie trzy możliwości. Po pierwsze jest to lokowanie jakiegoś produktu, którym się nie mówi. Na przykład dostało się jakiś produkt z barteru, czyli barter to jest po prostu otrzymanie jakiegoś produktu za darmo. Nie wymaga się wtedy od youtubera robienia o nim filmu, ale po prostu on może sam zdecydować o tym, że mógłby o nim zrobić, albo może zrobić dedykowany film, co jest więcej warte wtedy dla firmy, firma by zarobiła, nie ponosząc takiego ryzyka, czyli nie płacąc mu. Firma nie ma tej pewności, że on zrobi o tym film, a on może po prostu tylko na przykład lokować go, używać go po prostu w swoim życiu, czy to we vlogach właśnie na przykład go zaimplementować, czy to właśnie on może być widoczny na wideo, tak jak ja teraz mówionym na przykład. Druga możliwość współpracy to jest po prostu wstawka taka 30-sekundowa o danej firmie. Załóżmy, temat filmu, który youtuber chce zrobić, pokrywa się mniej więcej z marką, albo nawet się nie pokrywa. Tak. Czasami to widzimy, że youtuberzy reklamują Squarespace, albo inne oparte na subskrypcji biznesy. I filmik może w ogóle być na jakiś totalnie inny temat, ale jest wstawka 30-sekundowa, gdzie youtuber mówi, że załóżcie sobie konto na Squarespace, tam macie sobie stronę, bla, 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 bla. Ja takiej współpracy nie mam, także ja tutaj Wam tego nie polecam z mojego linku, tylko po prostu mówię, że tak się często dzieje, prawda? I te 30-sekundowe wstawki mogą być różnorakie, z różnych sklepów. Kinga miała takie współprace, ja takich nie miałem jeszcze współprac. Ja wolę właśnie te dedykowane współprace, o których teraz przejdziemy. Dedykowane współprace jest to cały film na jakiś dany temat, na dany temat jakiegoś produktu i tak dalej. I ja uważam po prostu, że to są najbardziej efektywne formy współpracy. Tak, są też najdroższe, bo wymagają najwięcej czasu i poświęcenia ze strony youtubera, ale dobrze zaplanowane i dobrze przeprowadzone są najbardziej efektywne, bo tylko w ten sposób, według mnie przynajmniej, i tak samo jak ja patrzę na swoim przykładzie, że mnie tak można przekonać i w ten sposób uważam, że tylko można przekonać kogoś właśnie do zakupu czegoś, po prostu przekonując go, prawda, pokazując i mówiąc jakieś argumenty, dlaczego powinien coś zakupić albo coś użyć i coś spróbować, a nie tylko jakaś wstawka, że o, jest takie coś. Bo wiele osób zdaje sobie sprawę, że istnieje jakiś produkt, ale po prostu nie kupuje go, bo nie jest do niego przekonanym. Film dedykowany przekonuje go jakby do tego, dlaczego może mu to ułatwić życie, może mu to pomóc i tak dalej, i tak dalej. Teraz przejdźmy do tego, ile firma musi wydać, żeby taką współpracę z youtuberem nawiązać. Te tutaj ceny, prawda, wahają się, każdy ma swoje stawki i no jest to zrozumiałe, dlatego że każda osoba jest inaczej jakby perswazyjna. Inaczej też dany produkt może pasować do danej osoby. Ta osoba może naprawdę go używać i naprawdę po prostu wierzyć w niego, więc ceny tutaj będą się różnić i cena tutaj zależy od tego, ile posiada się subskrybentów, bo to przekłada się na to, ile może być wyświetleń danego filmiku na początku i później możliwe, że też będzie mógł lepiej rosnąć ten filmik. Drugim czynnikiem jest też zaangażowanie po prostu, jakie ten youtuber posiada. Także często firmy proszą o wysłanie statystyk swoich i tam po prostu można zobaczyć, jaki ma click-through rate, czyli ile osób klika w wideo, które go zobaczą i inne jakieś tam metryki, prawda, z YouTube Studio, które można sobie zobaczyć. I tutaj ustala się zazwyczaj po prostu koszt na podstawie wyświetleń. No ceny tutaj są różne. Przewiduje się po prostu, ile taki filmik może mieć wyświetleń i w ten sposób zazwyczaj płaci się za taką współpracę i to może być od 10 groszy
groszy do 1 zł za wyświetlenie. Czyli jeśli przewiduje się, że film będzie miał 5 tysięcy wyświetleń, to można nawet i wynegocjować z firmą 5 tysięcy złotych wynagrodzenia. No i można sobie tutaj teraz pomyśleć, że oj, to firma naprawdę podejmuje duże ryzyko współpracując z YouTuberami, bo to naprawdę relatywnie mało wyświetleń otrzyma za swoje pieniądze, a wydając, nie wiem, na reklamę, załóżmy taką na przykład na Google AdSense, czyli po to, żeby się reklama wyświetliła tylko, wyda znacząco mniej, tak samo jak na Facebooku, i może dotrzeć, i tam będzie pisało na Facebooku, że dotrze do 50 tysięcy osób za, nie wiem, 1000 zł, tylko że tutaj trzeba się zastanowić na tym, co to są za wyświetlenia. Ile osób z Was zostało przekonanych kiedykolwiek, żeby kupić coś z reklamy na AdSense? Że zobaczyło jakiś produkt i kliknęło i kupiło w ogóle stamtąd. Mi się chyba nigdy nie zdarzyło, a wiele razy zdarzyło mi się coś kupić, oglądając czyjąś recenzję normalnego człowieka, który powiedział, jak to używał, co o tym sądzi i tak dalej. Może ktoś mieć naprawdę kilkaset wyświetleń, a wygenerować znaczącą ilość obrotu. I najłatwiej tutaj sprawdzić obrót właśnie poprzez linki afiliacyjne. I to, czego Wam się nie powiedziałem wcześniej. Okej, cenę się tutaj ustala, prawda, za jakąś współpracę z góry. Jeśli produkt jest dużo warty, to na przykład tak jak ja jestem małym YouTuberem, więc mogę się zgodzić czasami, prawda, otrzymać jakiś produkt plus link afiliacyjny. Ja wiem, że sobie później odbiję na tym linku afiliacyjnym, bo ja wiem, że mam duży wynik, który się przekłada na to, że dużo osób klika w taki link i przechodzi i zakupuje, prawda, bo ja potrafię przekonać po prostu ludzi. Więc ja jestem małym YouTuberem, więc nie mogę jeszcze negocjować dużych stawek za sam filmik, tylko mogę otrzymać jakiś produkt i mogę o nim powiedzieć i to jest moja zapłatą, jest ten produkt jakby, ale ja tak naprawdę nie liczę, że zapłatą jest ten produkt, tylko ja liczę właśnie na te linki afiliacyjne, o czym Wam zaraz jeszcze powiem. I tu właśnie w ten sposób sprawdza się, jaki obrót wygenerował YouTuber, bo dokładnie widać, ile osób z jego linku, pod jego filmem, ile osób kliknęło w ten link i ile osób później zakupiło, prawda, na danej stronie dany produkt od danego producenta. Ja uważam, że jest to najbardziej uczciwy sposób współpracy, ponieważ tutaj, czy to jest wielki, ogromny YouTuber, czy mały, każdy otrzymuje po prostu taką samą zapłatę za swoją pracę, czyli po prostu to już jest zapłata zależna od wyniku. Jeśli ktoś przekona 100 osób, żeby kupiły, no to otrzyma po prostu prowizję 15% od każdej tej osoby, która kupiła, albo 20%, albo i mniej, prawda? Różne są po prostu współprace, różne są produkty, różne są marże na różne produkty, więc no, jeśli jest to produkt digitalowy albo jakiejś małej firmy, no to można wnioskować o jakiś większy po prostu procent, prawda, od tego. A jeśli jest to znany produkt, to dalej to zazwyczaj nie przekracza 10% jakiś link afiliacyjny. Teraz, kochani, przejdźmy do tego, ile ja wygenerowałem obrotu, bo mając 2000 subów, i patrząc na moje statystyki, ja jestem naprawdę zaskoczony i to, co Wam zaraz pokażę, to zastanówcie się w takim razie, ile po prostu duzi YouTuberzy muszą generować obrotu swoimi linkami. To są jakieś zawrotne sumy po prostu. I dobrze, przejdźmy do tego i zaraz pokażę Wam, ile ja wygenerowałem. Także zacznijmy od linków afiliacyjnych na Allegro. Tutaj ja robiłem różne filmy o hubach, o jakichś dyskach SSD, o Macu robiłem, ale tutaj nie miałem linku afiliacyjnego, ale bardzo dużo miałem po prostu linków afiliacyjnych do Allegro z rzeczy, które ja sam kupuję, bo ja sam, prawda, mieszkając w Polsce, kupowałem wszystko na Allegro, czy tam nawet jakiś głupi uchwyt do monitora na biurku i tak dalej. I zaraz właśnie przejdziemy do tego, co tam było. I tak, najwięcej osób zakupiło Satechi Hub, ten, który ja tutaj miałem i Wam polecałem. I to jest ten oto hubik do MacBooka Air. Jego zakupiło aż 56 osób. Cena jego to była 399 zł, więc ja sprzedałem produktów za 22 344 zł, kochani. Ponad 20 tysięcy złotych firma zarobiła, nie dając mi nic, bo ja sam kupiłem za własne pieniądze ten hub, zapłaciłem pełną cenę 400 zł za niego, a i tak firma jeszcze na mnie zarobiła ponad 22 tysiące złotych. Kolejną rzeczą jest hub od Ankera, który Wam reklamowałem, 8 w jednym. Ja też go zakupiłem za normalną cenę na Allegro, też nie dostałem go za darmo, a wygenerowałem 54 sprzedaży. 54 osób z Was kupiło ten hub. Kosztował on 343 zł i łącznie firma zarobiła, dostała obrotu 18 500 zł. Licząc, że mają marżę pewnie z 50%, no to możemy zobaczyć, że prawie 10 tysięcy złotych każda z tych firm zarobiła, a jeszcze drugi hub od Ankera był tam podlinkowany troszeczkę tańszy i ten hub od Ankera zakupiło 16 osób za 189 zł, co przełożyło się na 3000 zł obrotu. Także firma Anker zarobiła również ponad 20 tysięcy, 21 tysięcy złotych na moich filmach. Kolejną firmą jest Samsung, dysk zewnętrzny SSD, oto jest ten dysk. Ja również za niego zapłaciłem pełną cenę i ponad 800 zł za niego zapłaciłem. Też o nim mówiłem Wam po prostu, bo ja go używam cały czas do montowania filmów. Ja na nim robię sobie projekt na Final Cutie i montuję. Nie wiem, zapytam Samsunga, może wyślą jeszcze jakieś inne dysk
niebieski, to przetestujemy szybkość, porównamy z innymi, może jest, bo to jest T7, może jest, jeszcze jest T5, może większa pamięć tego dysku, również uda mi się może dostać ten dysk, sprawdzimy, czy są szybsze, jak 2 terabajty od tego. Tutaj kupiło 38 osób go za 820 zł i to jest rekord sprzedaży, bo 31 409 zł wygenerowałem obrotu dla firmy tej Samsung na tym jednym produkcie. Kolejną rzeczą, o, to też kupiłem, to oczywiście za swoje pieniądze nie dostałem, to jest myszka od Logitecha. Jest to MX Master 2S, już teraz wyszła 3S. Logitech mi jeszcze nie wysłał jej, mimo że wygenerowałem dla nich 9500 zł i sprzedałem 32 sztuki tej oto myszki. Kolejną rzeczą, bo ja tu mam ustawione po prostu od największej ilości sztuk sprzedanych i kolejną rzeczą właśnie jest ten obrotowy uchwyt monitora i kupiło go 31 osób, cena to było 80 zł na Allegro i to wygenerowało 2480 zł obrotu. Kolejną rzeczą jest torba jakaś tam na Maca, to 26 osób kupiło. Stojak podstawka pod laptopa, którą linkowałem, to też 18 osób kupiło za 79 zł, 1400 zł. Dysk zewnętrzny WD My Passport Ultra 4 TB, to jest ten oto dysk, który ja również kupiłem za własne pieniądze i używam go również tam do przechowywania zazwyczaj jakiegoś footage'u i jakichś zdjęć. Jego kupiło 16 osób za 595 zł i wygenerowało 9520 zł obrotu dla firmy WD. Kolejną rzeczą jest lampka Baseus LED do monitora. 13 osób ją kupiło, 1000 zł wygenerowanego obrotu. Baseus, kolejny raz ta firma, powerbank, 2700 zł wygenerowane. 12 osób kupiło za 229 zł. I teraz kolejna rzecz, LG, słuchajcie, nie dość, że wysłali mi słuchawki i zrobiłem im recenzję, to również dałem tutaj link do monitora, tam słuchawki, nie mam linku afiliacyjnego, więc nawet nie wiem, ile ich sprzedałem po moim wideo o słuchawkach LG, a tutaj miałem link afiliacyjny do monitora i 7 osób kupiło ten monitor za 2000 zł, co przełożyło się na 14 000 zł obrotu dla firmy LG na tym monitorze. Słuchawki Bose QC35-2 kupiło 7 osób za 948 zł i tu jest 6600 zł wygenerowanego obrotu. Tylko tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że ten link jakiś czas temu wygasł, ja tego nie zauważyłem. I te wyświetlenia dopiero ostatnio bardzo urosły. I właśnie w tym czasie pewnie dużo więcej osób, pewnie 2-3 razy więcej osób kupiło. Także tutaj tak naprawdę równie dobrze może być potrójna ta suma. Czyli może być jakieś 12, może 18 tysięcy, tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ale ten film miał naprawdę dobry odzew i podejrzewam, że naprawdę więcej się sprzedało, dużo sztuk niż ja tutaj mam z mojego linku afiliacyjnego. Słyszałem, że mają wyjść QC35 Mark III. Nie wiem, może firma Bose mi również wyśle parę do przetestowania. No i tutaj już jakieś szkła hartowane i tutaj miałem też współpracę z firmą 3MK, nie miałem też od nich linku afiliacyjnego, więc też nie wiem, ile sprzedałem dokładnie. AirPodsy sprzedałem nawet 4 sztuki. To 2300 zł już obrotu tam na Allegro dla kogoś. iPhone'a SE 3 osoby kupiły z mojego linku. Jakiś powerbank jeszcze Baseusa, taśmę Philips Hue. Łącznie te wszystkie rzeczy na Allegro, które sprzedałem z moich linków, wygenerowały 130 922 zł obrotu. Wow! Naprawdę, naprawdę wow! I ja naprawdę mam z tego dosłownie no grosze, bo ja tam na tym zarobiłem jakieś chyba z 500 zł, może coś takiego z tych linków afiliacyjnych. Tutaj ta prowizja na Allegro nie jest zbyt wysoka, to jest jakieś tam poniżej 1%. Ja tutaj się na tym nie dorobiłem, zresztą i tak te wszystkie produkty w ogóle kupiłem jeszcze sam, no nie? Ale to jest jeszcze nie koniec obrotu, który wygenerował mój kanał dla firm i właśnie w ten sposób możemy przewidzieć, prawda, jak ile firmy zarabiają na youtuberach. I tutaj możemy zobaczyć, że jeśli marże, takie zdrowe marże, to jest około 50% na takie produkty. Tak więc jakbyśmy zobaczyli, to tak naprawdę 70 tysięcy złotych sprzedaży. Tu nawet gdybym dostał te wszystkie rzeczy za darmo, a nie dostałem, nawet gdybym je dostał za darmo, to by było dla firmy po prostu jak darmowa reklama, prawda? No bo załóżmy, wysłaliby mi jeden hub za 400 zł, dla nich to by był wydatek 200 zł, bo oni jeszcze pamiętajcie, że mają na tym marżę, więc koszt operacyjny po prostu dla nich to był jakieś 200 zł, a zarobiliby na tym 20, 22 tysiące złotych. Albo jakby mi dali dysk, prawda, ten dysk SSD, gdyby mi wysłał Samsung za darmo, to
kosztowałoby to ich jakieś 400 zł, może nawet mniej, a wygenerowałem im przychodu 30 tysięcy złotych. Więc rozumiecie, jakie to są przebitki. Ciekaw jestem, jakie stawki mają po prostu ci duży youtuberzy. Jeśli wiecie, ile zarabiają ci duży youtuberzy, napiszcie w komentarzach. Myślę, że biorą sobie za współpracę powyżej 10 tysięcy na 100%, bo jak mój kanał, który ma 2000 subów, potrafi wygenerować 30 tysięcy na jakimś jednym produkcie, to popatrzcie sobie, ile generują obrotu kanały, które mają 100 tysięcy, milion subów. Kolejne linki afiliacyjne to był na przykład broker XTB, jest to drugi chyba największy, czy największy w ogóle broker w Europie. No i ja go teraz używam, prawda, do inwestowania. 124 osoby weszły z mojego linku, a na razie miałem tylko jeden chyba filmik, gdzie mówiłem o XTB. Jeśli bym zrobił kilka więcej filmików, ciekawe ile by to było. I ja tutaj nie zarobiłem nic, bo 4 osoby założyły sobie konto, prawda, na XTB, ale ja dopiero dostaję prowizję, jak te osoby wpłacą ileś tam, chyba 400 chyba dolarów muszą wpłacić minimum i wtedy ja dopiero dostaję prowizję. I to jest jeszcze, prowizja jest uzależniona od tego, czy one kupią pierwsze krypto, czy na Forexie, czy zainwestują w jakieś zwykłe indeksy, prawda? I tutaj jest właśnie cena się różni. Łącznie te osoby 670 zł się wpłaciły do XTB, czyli już tutaj XTB powiększyło jakiś tam kapitał swój i mają te pieniądze do zabezpieczania jakichś tam inwestycji, czy do jakichś tam obrotów i tak dalej. Także nie wydali na mnie nic, dostali 4 konta, nic nie musieli mi za to zapłacić i jeszcze 670 zł kapitału pozyskali. Ale też pamiętajcie, że to jest też taka rzecz w marketingu, że nie po pierwszej reklamie ktoś jest przekonany, że w reklamie są też takie wyniki, że trzeba pokazać jakieś 2 czy 3 razy jednej osobie tą samą reklamę, żeby dopiero coś kupiła. Zauważcie, że na YouTubie wyświetlają wam się jakieś reklamy w kółko na przykład. Przecież YouTube wie, że to jest ta sama osoba i gdyby wiedział, że już jak raz obejrzysz to nie kupisz, to by wam nie pokazywali więcej tych reklam. Zrobiłem na razie, jeden filmik, w którym mówiłem o XTB, ale te osoby, które na przykład zobaczyły ten filmik, jeszcze się na przykład wahają i dopiero po kilku razach, na przykład jakbym mówił o tym i pokazywał, jak tam można inwestować, przekonał ich, prawda, że to jest proste czy coś, no to wtedy może na przykład by założyły to konto. Taki jeden kroczek na razie, więc to jest też coś warte jakby dla tego XTB. To tak jakby wyemitowali reklamę tylko raz dla wielu osób i nic by się to nie przełożyło. I tak, czy miało to jakiś wynik? No teoretycznie finansowego nie miało, ale jakiś tam już zmiana, prawda, w myśleniu jakiegoś człowieka już wie, dany człowiek o danym produkcie i wie, że mógłby go, prawda, użyć. Możliwe, że będzie bardziej chętny go użyć w przyszłości. I to też jest coś warte. I tu właśnie taka reklama, której też miałem bardzo dużo wyświetleń, czy to do filmiku o Glovo, czy Revolut, właśnie też 3MK, Moment, czy Audiotechnika i głównie o Apple, słuchajcie, bo Apple przecież nie zapłaciło mi nigdy nic za nic, ja wszystko kupowałem sam. Nawet ten MacBook Air, przecież ja do niego mam chyba z 30 tysięcy wyświetleń do recenzji tego Maca. Ile osób też pisało w komentarzach, że kupiło go właśnie ze względu na moją recenzję. Także pomyślmy, ile to wygenerowało obrotu dla Apple'a. Jeśli jeden Mac'ów tutaj 5 tysięcy złotych, naprawdę podejrzewam, że jeśli kupiło go tyle osób, co te huby czy coś, czyli co najmniej kilkadziesiąt osób, to tutaj mógł spokojnie ten obrót przekroczyć 100 tysięcy. Samo to przekonywanie do firmy Apple i mówienie o tym, to mogło być wszystko warte ponad 1 000 000 złotych. Także ja wiem, że ta miniaturka była clickbaitem, ale tak naprawdę tego nie wiemy, bo są takie wartości niemierzalne, tylko oszacowywalne, prawda? Tu mamy dokładnie wynik na Allegro, czysty tu sprzedaż 130 tysięcy złotych, ale są też wyniki niemierzalne właśnie, tak jak powiedziałem, czyli ta ekspozycja danej osoby na daną firmę i tak dalej, co może być warte, no nie wiemy ile, może być warte 10 razy tyle, bo w przyszłości może się to przełożyć na sprzedaż, ale też się przełożyło na sprzedaż, która nie jest zapisana na linku afiliacyjnym, prawda? Czy to ze słuchawek, bo link na przykład wygasł, czy to z na przykład MacBooka, bo linków w ogóle nie było, albo z innych produktów Apple'a, czy tam iPhone'a 11 i tak dalej, iPhone'a SE. I tutaj możemy oszacować, że taka sprzedaż, że to było warte wygenerowanej po prostu marketingowej wartości i obrotu dla tych firm może sięgać nawet i 1 000 000 złotych. Ale suchej sprzedaży było 130 tysięcy złotych. Także dzięki wielkie za oglądanie, kochani. Napiszcie w komentarzach, co o tym uważacie. Czy jest to dużo, czy jest to mało. Dawajcie łapki pod tym filmem w górę, jeśli wam się podobało. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa.